Program Bardzo Młoda Kultura jest realizowany po raz trzeci. Jest to program trzyletni. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest po raz trzeci operatorem regionalnym tego programu. Tegoroczna edycja Bardzo Młodej Kultury jest w sposób szczególny skierowana do osób młodych. Ma na celu zachęcenie do udziału w działaniach kulturalnych, ale na zasadzie partnera i realizatora. W ramach tegorocznej edycji przygotowaliśmy szereg działań skierowanych przede wszystkim do osób dorosłych, które pracują z młodzieżą. Były to cykl warsztatów i szkoleń, które miały za zadanie podnosić kompetencje w różnych zakresach, ale także działania skierowane bezpośrednio do młodzieży, również działania warsztatowe. W tegorocznej edycji zorganizowaliśmy konkurs na partnerstwa lokalne i projekty edukacyjno-animacyjne. Ten konkurs zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego miał też na celu zaangażowanie młodzieży od samego początku. Od etapu rozpoznania rzeczywistych potrzeb lokalnych ich rówieśników przez wymyślenie projektu poprzez jego realizację. Aktualnie podsumowujemy działania projektowe, które się toczyły na przestrzeni ostatniego półrocza. Zbieramy wnioski, opinie, które mamy nadzieję uwzględnić w przyszłym roku. Temat projektu to bliskie spotkania z kulturą czwartego stopnia. Udział w projekcie wzięła 12-osobowa grupa młodzieży. Projekt zawierał w sobie cykl warsztatów, które miały stać się inspiracją i poszerzyć horyzonty młodzieży z Siemiatycz. Warsztaty dotyczyły muzyki hip-hopowej i wszystkiego związanego z hip-hopem. Jednak wpletliśmy warsztaty z muzyką klasyczną, stworzyliśmy instalację artystyczną, było spotkanie z panią na temat akcji akceptacja, która jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach dla młodzieży, spotkanie z producentem muzycznym, spotkanie z hip-hopowcem. Młodzież poznała też ludzi z branży hip-hopowej, nabrała większej ogłady. No i na zakończenie mogę dodać, że wystąpili na Siemiatycze Flow Festival przed kilkoma tysiącami osób. Tegoroczna edycja Bardzo Młodej Kultury, chociaż zawierała takie typowe formy działań, tak jak warsztaty czy szkolenia, zawierała też coś nowego. W ramach konkursu na projekty lokalne młodzież miała za zadanie przeprowadzić tą diagnozę potrzeb lokalnych swoich rówieśników. I te diagnozy, wnioski z tych diagnoz trafiły w dokumentacji konkursowej, zostały poddane też analizie badawczej, socjologicznej i trafią do raportu, który zaprezentuje stan edukacji kulturowej młodzieży w województwie podlaskim. Ten raport będzie dostępny na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury. Nie mamy wątpliwości, że będzie bardzo dobrym materiałem do refleksji dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze kultury.